Miejsce pierwsze. Robert Lewandowski, piłkarz Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski. Najlepszy zawodnik sezonu 2019-2020 w Europie według UEFA. Tegoroczny zwycięzca i król strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec, a przede wszystkim Ligi Mistrzów. Postrach bramkarzy. W 47 meczach poprzedniego sezonu zdobył 55 bramek. To był bezdyskusyjnie rok Roberta Lewandowskiego. Łączymy się z Robertem, łączymy się pewnie z Monachium. Jest z nami Robert. Dobry wieczór. Cześć Lewy. Słuchaj, ja się teraz podeprę tym, co mi chłopaki dali jako dane, bo to są rzeczywiście dane, aż głowa boli. Posłuchaj, pisze się o tobie w Polsce i teraz uważaj, co 7 artykułów na godzinę, 167 artykułów dziennie, 61 tysięcy artykułów rocznie. Mówimy tylko o Polsce, nie mówimy o niczym więcej. Chciałbym cię zapytać, jak to ogarnąć. Ja wiem, że ty masz sztab ludzi wokół siebie, ale jak zorganizować sobie, którzy organizują tobie ten dzień, ale jak ty jesteś w stanie zorganizować sobie dzień, mając, podejrzewam, zylion zapytań każdego dnia o to, żeby mieć chociaż najkrótszą wypowiedź Roberta Lewandowskiego na każdy temat? No rzeczywiście, jak przeczytałeś ilość tych publikacji, to na pierwszy rzut oka na pewno to robi wrażenie, ale z drugiej strony to wszystko też kwestia poukładania. Oczywiście zapytań jest bardzo dużo i ja zawsze szanowałem, będę szanował dziennikarzy, rolę mediów, ale też czasami jednak to zrozumienie z drugiej strony jest bardzo ważne i ja zawsze staram się i chcę skupić się na piłce nożnej, na treningach, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ta część cała medialna to jest jakby do czymś takim elementem dodanym i oczywiście jeśli mam czas i muszę albo powinienem zdecydować się na jakiś wywiad, ewentualnie na odpowiedzi na pytania, to czasami jest to ciężka decyzja, z kim porozmawiać, z kim, kogo ewentualnie na później tak jakby przerzucić. I wiem, że niektórzy dziennikarze czasami oczywiście mogą być trochę źli, ale z drugiej strony też no tutaj to zrozumienie musi być, że jednak dla mnie zawsze najważniejsza będzie piłka nożna, treningi, a media, wywiady to jest czymś dodatkiem. I tak naprawdę ja przeważnie jak coś wypowiadam się, to staram się być sobą, wypowiadam się też to, o czym myślę, a nie o tym, co ewentualnie opinia publiczna by chciała usłyszeć. I ja wiem, że czasami nie są to wygodne tematy, czasami też są to ciężkie tematy, ale staram się nigdy nie unikać rozmów nawet na te cięższe tematy, choć wiadomo, że często jest tak, żebyśmy chcieli słyszeć te miłe rzeczy, a jednak trzeba poruszać różne tematy i być też jakby w gotowości na to, co może się wydarzyć. Ja potwierdzam, bo my w kanale sportowym czekamy już chyba trzeci, czwarty miesiąc na rozmowę z Robertem, ale jego otoczenie od tego są. Skutecznie nas odgradzają, ale prawda jest taka, że jak się napisze SMS-a do Roberta, to minie doba i odpowiedź przychodzi, także Lewy szanuje, tak, rzeczywiście tak jest. Ja jeszcze tylko dodam, że mówię tylko o Polsce, a jeszcze są zagraniczne media, więc pamiętać o tym, ale staram się. No, nie jestem idealny, błędy popełniam, ale jak oczywiście, jak tylko mogę, to tutaj też jestem wyrozumiał w drugą stronę. No, absolutnie w humorystycznej formie, po 4 latach hegemonii prezesa Bońka, malutki pstryczek z twojej strony i przypomnienie, że najpierw byłeś w 2015 najbardziej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie i teraz znów, no to przejmujemy schedę po prezesie, Robercie. No, prezes na pewno wykonał kawał świetnej roboty przez ten czas, jak był prezesem. Jest ciągle tak naprawdę z Piłkarskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno to nie był łatwy orzech do zgryzienia. Przede wszystkim z tego powodu, że no, było trochę do roboty. Czy przejmujemy? Nie, ja do tego inaczej trochę podchodzę. Na pewno cieszę się z tego, że wszystko, albo jaką drogę obrałem tak naprawdę 20 lat temu, to co dzisiaj te sukcesy, te trofea, te wyróżnienia, okazuje się to, że podjąłem dobrą decyzję, że też staram się być wzorem dla innych osób, do tego, żeby może nie podążali tą samą ścieżką, ale gdzieś mogli się wzorować na kimś, kto przeszedł tak naprawdę od małego chłopaka, od dzieciaka
kilka szczebli albo kilkanaście i jestem w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego staram się na różne sposoby też propagować sport, propagować też zdrowy tryb życia, bo to jednak jest też częścią nie tylko sportu, ale chyba każdego z nas. Staram się po prostu być sobą i uważać, jestem ambitną osobą. Też zdaję sobie z tego sprawę, że czasami ta ambicja dla niektórych jest duża, dla niektórych mniejsza, ale jednak chęć zwycięstwa, chęć pokonania kolejnej przeszkody, pokonania albo wyznaczenia sobie kolejnych celów jest po prostu w DNA też chyba każdego sportowca i szczególnie u mnie. Przez wiele lat próbowałem i cały czas pracować nad tym, żeby niezależnie od tego, co w życiu czy co w sporcie osiągnąłem, to nie zadowalać się tym, tylko iść po więcej, próbować czegoś więcej i to też dało mi sporo w tym, że mi się rozwinął nie tylko jako sportowiec, ale przede wszystkim jako człowiek i z tego zdaję sobie z tego sprawę, bo życie piłkarza nie trwa wiecznie, sportowca tak samo i ja dopóki będę uprawiał ten sport, dopóki pasja, radość i ta miłość do tej dyscypliny będzie na tym najwyższym poziomie, to zawsze będę starał od siebie wymagać jak najwięcej, no i też od innych, bo jednak to jest sport drużynowy i tutaj nie tylko osoby, które są w drużynie, ale też osoby, które pracują na ten sukces są bardzo ważne i tak samo też chciałbym podziękować wszystkim właśnie osobom, które mnie wspierają, które pomagają mi w tym, żeby być lepszym zawodnikiem, lepszą osobą. Gdzieś począwszy od życia codziennego, dzięki mojej żonie, dzięki moim kolegom, rodzinom, bliskim, jakby staram się cały czas też patrzeć świadomie na daną sytuację, te horyzonty mieć cały czas poszerzać sobie i patrzeć też, zwracać uwagę na rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem, a mogą mieć w kontekście całej sytuacji spore znaczenie. Robercie, równo 10 lat temu przeszedłeś z Lecha Poznań do Borussii Dortmund. 10 lat to szmat czasu. Wiemy, jak się w tym czasie zmieniałeś jako piłkarz, a jak się zmieniłeś jako człowiek na przestrzeni 10 lat? To jest kawał życia. Na pewno to był dla mnie czas wielu doświadczeń, wielu nowych informacji. Jako osoba starałem się nie zmieniać, ale na pewno musiałem się w jakimś stopniu zmienić lub dostosować do danej sytuacji, która też zaczęła mnie otaczać i zdawałem sobie z tego sprawę, że pewne rzeczy po prostu trzeba poustalać i ja wiem, że jednak nie wszyscy czasem rozumieją to, co chciałbym powiedzieć albo to, co chcę, to jak żyję, bo jednak ciężko to oceniać z boku, nie będąc w środku i jednak ja zdaję sobie sprawę, że gdy coraz wyżej grałem, coraz lepiej, coraz większe osiągałem sukcesy, to też wszystko, co wokół się we mnie działo, też musiało to być na najwyższym poziomie, a tylko dlatego, żeby nie obarczać swojej głowy właśnie zbędnymi rzeczami, które nie powinny mnie dotyczyć, a ktoś inny mógłby to w moim imieniu ewentualnie pomóc mi w tym, żeby to wszystko łatwiej zorganizować, a ja, żeby jednak ten pełny fokus, te pełne skupienie cały czas pozostawić na piłce nożnej i wiele przeżyłem, wiele doświadczeń, oczywiście nie tylko tych fajnych, ale też i tych niemiłych w swoim życiu przez te 10 albo i dłużej lat przeżyłem. Też kiedyś byłem nieufną osobą właśnie z tego względu. Dziś jednak moja rodzina, moje dzieci mnie trochę znowu otworzyły na świat i gdzieś tą skorupę, która była wcześniej bardzo gruba, trochę skruszyły i widzę bardzo dużo pozytywów, więc od razu też można obalić mit, że u piłkarzy, jeśli jest rodzina, jeśli są dzieci, to podobno sobie grają. Wręcz można powiedzieć to odwrotnie. Za granicą od zawsze słyszałem, że rodzina, dzieci powodują, że ta forma piłkarza rośnie, bo jednak no jest takie powiedzenie, jeśli jesteś szczęśliwym w domu, to też później w życiu zawodowym jest dużo łatwiej. Nie tylko pewnie to nie tylko u sportowca, ale też w życiu codziennym ktoś, kto idzie z uśmiechem na twarzy do pracy, zawsze jest bardziej efektywny i zdaje sobie z tego sprawę, że takie czasami małe detale, te małe elementy powodują, czy jesteś na szczycie, czy wygrywasz mecz, czy wygrywasz coś, co walczyłeś, więc czasami właśnie te szczegóły różnią się między mistrzem a osobą, która dziś aspiruje, żeby być tym mistrzem. Lewy, to ja chcę powiedzieć ze swojej strony, bo miałem okazję gościć Ciebie jeszcze w studiu Ligi Plus Ekstra z Andrzejem Twarowskim, właśnie myślę 10 lat temu. No to raz, że byłeś dużo mniej nabity mięśniami niż teraz, to jest jakby jedna oczywista sprawa. Dwa,
wtedy byłeś dużo bardziej lakoniczny. Wtedy można było się spodziewać, że po dwóch, trzech wypowiedzianych zdaniach będzie koniec. A dzisiaj po prostu odpowiadasz na pytania niezadane. Także bardzo sympatycznie się z tobą rozmawia. Słuchaj, chciałbym cię zapytać o wydarzenie z wczoraj, bo piłka nożna stała się uboższa wczoraj i to poważnie uboższa. Zmarła wielka ikona światowego futbolu, Diego Maradona. Ja nie wiem, jakie są twoje odczucia z nim związane. Nie jesteś z tego pokolenia, które być może wychowało się na Maradonie, ale też oglądałeś na pewno jego fragmenty, jego spotkań, czy chociażby tę niesamowitą rozgrzewkę, kiedy on w zasadzie odbywa jakiś taki taniec z piłką, kiedy ta piłka jakby jest przyklejona do niego. Chciałbym cię poprosić o komentarz dotyczący Diego. Na pewno jest to wielka strata. Odeszła legenda, odeszła wielka osobowość, nie tylko ta piłkarska, ale każdy też zdaje sobie sprawę, jakim był człowiekiem, jak żył pełnią życia. I wydaje mi się, że to Diego był osobą, która to, co robiła na boisku, robiła też w życiu codziennym. I ona po prostu się cieszyła, bawiła tym, co sprawia mu radość. I na pewno to jest przykry dzień, nie tylko chyba w piłkarskim świecie, ale też w całym świecie, że odeszła od nas osoba, która była pewnie jedną z największych legend w historii piłki nożnej. I myślę, że każdy pamięta, nawet jeśli ja się nie wychowałem, może praktycznie ja się wychowałem może parę lat później, to jednak doskonale pamiętam, co oznaczało być i jak grał Diego Maradona. I to była to wielka osobowość. Tak jak widzimy teraz obrazki, jak to się dzieje w Argentynie, kim jest Diego Maradona dla Argentyńczyków, i to pokazuje, jak wielką ikoną był, i na pewno wielkie słowa uznania dla Diego za to, co robił przede wszystkim na boisku z piłką, i wielka szkoda, że opuściła nas osoba, już tak naprawdę będzie teraz patrzyła na to wszystko z góry i spoglądała, jak to się dzieje pewnie też na tym piłkarskim świecie. Robercie, będąc w Brazylii, realizując tam materiały wideo, Brazylijczycy zapytali nas o to, z czym im się kojarzy Polska. Wymieniali trochę Lecha Wałęsę, trochę Karola Wojtyłę, ale każdy z nich mówił Robert Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Notabene w Brazylii jednym z najważniejszych sędziów Sądu Najwyższego jest właśnie Lewandowski. To jest też ciekawostka taka dodatkowa. A nas pytali przed tą rozmową z tobą polscy olimpijczycy, sportowcy, którzy uczestniczą w szkoleniach dotyczących zarządzania w sporcie. Jak ty to robisz, że tak dużo różnych organizacji prowadzisz w jednym momencie? No grasz oczywiście w piłkę, ale też masz firmę, inwestujesz, prowadzisz swoją agencję PR-ową. Jak znajdujesz na to czas? Jaka jest twoja recepta na takie zarządzanie w trakcie jeszcze kariery sportowej? Jesteśmy tego niezwykle ciekawi. Czy to jest taka twoja duża aktywność w ciągu dnia, w ciągu miesiąca? Czy to jest może skumulowane? To wszystko zależy od tego, jaka intensywność jest meczowa i ile czasu mogę poświęcić na to. Oczywiście też po to studiowałem, po to też gdzieś poszerzam cały czas swoją wiedzę, żeby wiedzieć, jak zachować się nie tylko właśnie w świecie piłkarskim, ale też poza nim. Ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś życie piłkarza kończy się plus, minus w wieku 35, 6, w zależności kto, komu jak zdrowie dopisze, kończy się lat, a później gdzieś trzeba dalej funkcjonować. I ja nie chcę czekać na ten moment, jak będę za tydzień kończył karierę, wtedy zastanowię się, co będę chciał robić, tylko jednak wcześniej o tym zacząłem pomyśleć. A czasu, wbrew pozorom, to nie jest tak, że czasu nie ma. Oczywiście ja też skupiam się na rodzinie, jak jestem w domu, ale często jesteśmy w podróży, gdzieś jesteśmy w autokarze, w samolocie, czy nawet gdzieś w drodze, no to wtedy mam czas, żeby skupić się, pomyśleć, porozmawiać z kimś, gdzieś strukturę danej firmy przeanalizować, pomyśleć o tym, co w zarządzaniu, co można poprawić, jakie plany zrobić na przyszłość. I tak naprawdę to oczywiście to nie jest zadanie do mnie, gdzie ja nad wszystkim się skupiam, ja bardziej jednak patrzę jako osoba, która wchodzi, patrzy na zarządzanie, na to, kto z jakich obowiązków się wywiązuje, i wtedy ewentualnie jestem w stanie podjąć decyzję, czy ktoś może docisnąć trochę
gazu, czy wykonał swoje zadanie dobrze. A ja jestem osobą, tak jak powiedziałem, wymagającą, bo wymagam od siebie bardzo dużo. Oczywiście też nie mierzę innym miarą swoją, bo to też nie ma sensu. To oczywiście tego też się nauczyłem. Ale jeśli mam na to czas i oczywiście nie przeszkadza mi to w tym, żeby nie być przygotowany na treningu czy do meczu, to zawsze wydesporowuję jakiś czas na to, żeby się tym zająć. Ale oczywiście nie oszukuję, że mam też osoby, które mi w tym pomagają. Jeśli ja na dzień dzisiejszy albo w danej chwili nie mam na to czasu, to potrafię dane zadanie jakby przekazać i tutaj mam zaufanie, że zostanie ono również dobrze wykonane. Lewy, trzecie miejsce w roku ubiegłym, wracasz na miejsce pierwsze po 5-letniej przerwie. Ja patrzę na ten ranking 50 nazwisk. Nie ma drugiej tak mocno reprezentowanej rodziny. No nie liczę ojca i syna, panów Rutkowskich, którzy znaleźli się razem na miejscu 13. Chcę ci przekazać, że pozdrufanie, Ania zajęła 46. miejsce, co oznacza, że masz dzisiaj ciche dni w domu. Sorry, trzymaj się, zostawiam cię z tą myślą i na razie. Bardzo ci dziękujemy. Tłumacz się z tego sam. Dam radę, myślę, że dam radę, ale dziękuję bardzo serdecznie. Cześć, Robert. Dziękujemy Dzięki, bardzo. Cześć. Robert Lewandowski, 2015 rok, ostatni raz zwyciężył w kategorii na 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiego sportu. W roku 2016, 17, 18, 19 najlepszy był Zbigniew Boniek, w tym roku na miejscu drugim. I teraz znowu Robert Lewandowski ze statuetką na